Czy tak zwane ograniczone odkupienie i tulip pochodzący z kalwinizmu są prawdą z Biblii, czy nie? Vielleicht darf ich kurz nochmal zu der letzten Frage zusammenfassen, nicht zurückgehen. Może jeszcze do poprzedniego pytania podsumowując. Daniel 9 hatte gezeigt, dass in der ersten Hälfte der Drangsalzzeit, in den 42 Monaten, geopfert wird. Daniel 9 pokazuje nam, że w pierwszym 3,5 roku po pochwyceniu, czyli w pierwszym okresie czasu ucisku, będą ofiary. Und Hesekiel 40 und andere Stellen zeigen, dass im tausendjährigen Reich wieder geopfert wird. A Ezekiel 40 i inne miejsca pokazują, że w tysiącletnim królestwie będą ofiary. Und das wird dann geschehen im Rückblick auf das Werk des Herrn Jesus. I to będzie się działo w tym spojrzeniu wstecz na dzieło Pana Jezusa. Jetzt zu dieser Frage. A teraz do tego pytania. Tulip, das sind fünf Buchstaben. Tulip, to jest pięć liter. Und sie stehen für fünf wichtige Lehren des Calvinismus. I one obrazują pięć ważnych nauk kalwinizmu. Der mittlere Buchstabe ist ein L. Środkowa litera L. Der steht für die Lehre limited atonement oder begrenzte Sühnung. Ona oznacza z angielskiego ograniczone odkupienie. Und das ist eine Lehre, die ist im Widerspruch zu Gottes Wort. I to jest nauka, która jest przeciwna Słowu Bożemu. Es gibt im Calvinismus einige Lehren, die stehen im direkten Widerspruch zu Gottes Wort. Są w kalwinizmie pewne nauki, które bezpośrednio są przeciwne Słowu Bożemu. Was sagt die Bibel? Co mówi Biblia? Der Herr Jesus hat Sühnung getan für alle Sünden. Pan Jezus dokonał odkupienia za wszystkie grzechy. Und auf dieser Grundlage kann Gott allen Menschen das Angebot machen, sich zu bekehren, errettet zu werden. I na podłożu tego dzieła Bóg może wszystkim ludziom zaoferować, by się nawrócili. Was das Werk des Herrn Jesus angeht, gibt es keine begrenzte Sühnung. A więc jeśli chodzi o dzieło Pana Jezusa, nie ma ograniczonego odkupienia. Aber es ist die Frage, ob der Mensch bereit ist, dem Ruf Gottes zur Buße zu folgen. Pytanie brzmi, czy człowiek jest gotowy iść za wezwaniem Bożym. Wir hatten eben 1 Timotheus 2. Właśnie mogliśmy myśleć o 1 Tymoteusza 2. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld im Hinblick auf alle. Pan Jezus dał życie swoje za, jako okup za wielu. Und so geht das Angebot an alle Menschen. I ta oferta jest skierowana do wszystkich ludzi. Aber nicht alle nehmen es an. Ale nie wszyscy ją przyjmują. Und deswegen lesen wir zum Beispiel in Markus 10. I dlatego na przykład w Marka 10 czytamy. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Syn Człowieczy przyszedł nie po to, aby mu służono. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ale by służyć i dać życie swoje jako okup za wielu. Die Lehre des Calvinismus ist falsch. Nauka kalwinizmu, kalwinizm jest błędna. Das Werk des Herrn Jesus reicht aus für alle. Dzieło Pana Jezusa wystarcza dla wszystkich. Aber der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun, dieses Werk anzunehmen. Ale człowiek jest odpowiedzialny, aby pokutować i przyjąć tą ofertę. Und wer es nicht tut, geht ewig verloren. A kto tego nie uczyni, ten będzie na wieki zgubiony. Aber nicht, weil das Werk des Herrn Jesus nicht ausreicht. Ale nie dlatego będzie zgubiony, że dzieło Pana Jezusa nie jest wystarczające. Sondern weil es nicht annimmt und nicht Buße tut. Ale dlatego, że on tego nie przyjmie i nie pokutuje. Es gibt noch mehr falsche Lehren im Calvinismus. Jest jeszcze wiele innych nauk błędnych w kalwinizmie. Aber das ist der Punkt, den diese Frage anspricht. Ale tu jest ten punkt, który dotyka tego pytania. Eben fiel das Wort Sühnung und ich habe den Eindruck, dass das oft nicht richtig verstanden wird. Ich will eine kurze Erklärung zu machen. Chciałbym krótko wyjaśnić co do tego odkupienia. Wir dürfen es nicht mit der Vergebung der Sünden verwechseln. Nie mylmy, czy nie zamieniajmy tego z odkupieniem, z przebaczeniem grzechów. Sühnung bedeutet, odkupienie oznacza,
dass Gott eine Grundlage hat, auf der er alles vergeben und alles mit sich versöhnen kann. Przebłaganie oznacza, że Bóg wszystko ze sobą może pojednać. Und deswegen lesen wir in 1. Johannes 1. 1. Jana 1. Das ist ein ganz bekannter Vers, Kapitel 2, Vers 2. Przepraszam, 1. Jana 2, 2. Er ist die Söhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Und das ist genau das, was Christian eben sagte. Jeder kann errettet werden. I to jest dokładnie to, co Christian właśnie powiedział. Każdy może być zbawiony. Weil das Blut des Herrn Jesus die Grundlage ist. I krew Pana Jezusa jest podłożem dla tego. Auf der Gott Sünden vergibt. Jest podłożem, na którym Bóg grzechy przebacza. Also jeder kann errettet werden, weil Sühnung getan ist. A więc każdy może być zbawiony, ponieważ to przebłaganie jest dokonane. Aber nur der wird errettet, der an den Jesus glaubt. Ale zbawiony będzie tylko ten, kto wierzy w Pana Jezusa.